Bartosz Giza, witam się z Państwem w kolejnym odcinku programu Twoje Zdrowie. Ze mną klasycznie jest już Pani Dorota Harbarczuk, czyli dietetyk kliniczny. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj porozmawiamy sobie o sposobach na przeziębienie. Mamy listopad, więc tak naprawdę pogoda nie będzie robiła się coraz cieplejsza czy lepsza, tylko już wchodzimy powoli w ten sezon zimowy. No i podczas tego sezonu zazwyczaj każdy z nas czy to lepiej, czy gorzej, ale jakoś odczuwa to przeziębienie. I właśnie chciałem zapytać, w jaki sposób możemy dbać o nasz układ odpornościowy? W jaki sposób możemy podtrzymywać naszą odporność na wysokim poziomie? Więc tak, jeżeli chodzi o takie sposoby już bardziej na odporność, jeszcze zanim będziemy przeziębieni na przykład, to jest kwestia, że właśnie trzeba zacząć myśleć o tym wcześniej. Nie w momencie dopiero, gdy już jest na przykład nie wiem, właśnie listopad, grudzień i już źle się czujemy, tylko myśleć o tym dużo, dużo wcześniej. I tak, jeżeli chodzi o taką kluczową rzecz, to bardzo duże znaczenie ma masa ciała. I zbyt niska masa ciała, i zbyt wysoka masa ciała jest po prostu czynnikiem ryzyka, żeby ten układ odpornościowy był osłabiony, więc to jest bardzo ważne. No i to, co wiąże się z masą ciała, to właśnie jaką ilość kalorii na co dzień spożywamy. Więc tutaj podobnie, jeżeli jemy za mało, jest dieta bardzo niskoenergetyczna, to automatycznie nasz układ odpornościowy jest osłabiony, no i częściej możemy po prostu chorować, więc to jest ważne. No i w drugą stronę, jeżeli spożywamy zbyt dużo kalorii, mamy nadmiar tkanki tłuszczowej, no to wtedy też jest większe ryzyko właśnie, no po prostu jesteśmy bardziej narażeni na różnego rodzaju choroby, no i przeziębienia. Czyli powinniśmy starać się zachować taki, no najłatwiej mówiąc, prosty i zdrowy balans między zbyt mało a zbyt dużo. No ale właśnie, jeżeli już trzymamy taki zdrowy balans, jeżeli już zbliża się ten sezon, to czy są jakieś polecane składniki, być może nawet całe dania, które z tą odpornością nam pomogą? Tak, ogólnie jak najbardziej. Ja zacznę od tego, jakie składniki mineralne powinny być i witaminy wtedy w posiłkach i podam tutaj kilka przepisów. Więc tak, na w ogóle funkcjonowanie układu odpornościowego mają wpływ kwasy tłuszczowe omega-3, omega-6. No i je znajdziemy na przykład w orzechach włoskich, w oliwie, w różnego rodzaju olejach. Wpływ ma także między innymi witamina A, witamina E, selen, cynk, które znajdują się między innymi w produktach pełnoziarnistych, w jajach. No i wpływ korzystny w ogóle na stymulowanie też układu odpornościowego mają różnego rodzaju przyprawy, między innymi na przykład imbir, cynamon, kurkuma i bardzo korzystnie też wpływa błonnik, a błonnik już z tego względu, że jeżeli zadbamy o pracę jelit, no to i układ odpornościowy wtedy jest, po prostu lepiej funkcjonuje, więc tutaj wszystkie produkty też z błonnikiem, większość produktów z błonnikiem na tej zasadzie. Jeżeli chodzi o takie przepisy, które warto było gdzieś tam też uwzględniać w swojej diecie, to ja na przykład u osób, które lubią owsianki, to zalecam to, żeby do owsianek, czyli do płatków owsianych dodać właśnie cynamon, borówki, które są źródłem antyoksydantów, więc działają od razu przeciwzapalnie. No i na przykład orzechy włoskie, czyli są źródłem od razu kwasów omega-3, czyli tak jakby już dużo różnych składników, które stymulują układ odpornościowy, mamy w jednym posiłku. A to będzie dla mnie, ja bardzo lubię owsianki. Ostatnio się dopiero do nich przekonałem, muszę przyznać, ale jeszcze wracając, wspomniała Pani o cynku i na przykład o selenie. Chciałem dopytać, czy możemy przyjmować te składniki w formie czy to jakichś tabletek, czy jakichś innych preparatów, które niekoniecznie znajdziemy w jedzeniu i czy one działają równie efektywnie? Znaczy działają efektywnie, tylko to jest kwestia taka, że najlepiej jak z wszystkimi praktycznie witaminami, które możemy dostarczyć jakby z zewnątrz, z posiłków, to najlepiej postarać się po prostu na tyle, ile się da, dostarczyć z posiłków. I w momencie, gdy wiemy, że dieta nasza jest niedoborowa, albo z tego względu, że no bardzo nie lubimy danych składników i nie chcemy ich jeść, albo po prostu wiemy, że mamy problemy z wchłanianiem, no to wtedy można suplementować. Tylko jeżeli chodzi o cynk i selen, to trzeba też to zrobić bardzo tak rozważnie. Nie można bardzo długi okres ich suplementować, więc najlepiej, jak jest taka możliwość, po prostu zbadać sobie poziom i wiedzieć, czy jest zwrócić ważny, się czy do nie. Dietetyka, aby on pomógł wszystko ustalić i zbadać. Tak, dokładnie. Oprócz tego, jeżeli chodzi również o sezon na przeziębienie, no to musimy założyć taki scenariusz, że już niestety coś nas złapało, coś nas dopadło. I jak wtedy działać? Jak możemy sobie poradzić, jeżeli przeziębienie już nas atakuje?
Znaczy, no to oczywiście kwestia, na jakim to jest etapie. Jeżeli czujemy, że po prostu już się osłabieni i wiemy, że to jeszcze nie jest zaawansowana choroba, no to przede wszystkim zacznę tutaj nawet nie od diety, ale od tego, że należy odpocząć i się wyspać. Ja sobie zdaję sprawę, że nie zawsze każdy ma na to czas, że tak powiem, ale to jest kluczowa rzecz, bo możemy mieć dietę bardzo dobrze zbilansowaną, ale gdy nie pozwolimy dla organizmu po prostu odpocząć i się zregenerować, to niestety to nie będzie miało dobrego wpływu. Więc to jest taka pierwsza rzecz. No i druga kwestia to tak, i należy wypijać odpowiednią ilość wody. To jest wtedy bardzo ważne. No i żeby w diecie były składniki właśnie między innymi bogate i w błonnik, czyli surowe warzywa, owoce, produkty pełnoziarniste. No i tak jak wspominałam, rozgrzewające przyprawy warto byłoby też uwzględnić. Imbir, cynamon, można goździki też dodawać do posiłków albo do wody. Więc myślę, że to takie kluczowe kwestie. A jeżeli chodzi o witaminy, które można dodatkowo na przykład suplementować, no to witaminę D. To w zasadzie i tak powinniśmy cały czas już suplementować w tym okresie, ale żeby mieć jeszcze to tak jakby szczególnie na uwadze. Dobrze, czyli wspomnieliśmy o witaminach, wspomnieliśmy o produktach oraz o tych składnikach, na jakie powinniśmy zwracać uwagę. To właśnie, czy jest jakiś przepis albo jakieś danie, które faktycznie jest taką super bombą do walki z przeziębieniem? To no, trudno, to tak jak wspominałam wcześniej o tej owsiance, że to tak jakby to jest posiłek, który już stymuluje układ odpornościowy. Ja zazwyczaj zalecam w okresie tym takim, właśnie jak ktoś jest albo już przeziębiony, albo po prostu mamy taki okres, że jesteśmy bardziej narażeni na różnego rodzaju choroby, żeby w miarę w każdym posiłku, na tyle ile się da, już te składniki takie, które stymulują układ odpornościowy uwzględniać. To mogę podać po prostu tak jakby kilka takich posiłków, czyli tak jak mówiłam, możemy zacząć na przykład od owsianki bogatej właśnie w antyoksydanty, bo będą borówki w kwas omega-3, bo będą orzechy włoskie. Możemy na przykład wypić koktajl, gdzie będzie też już zawarta na przykład marchewka, bo to beta-karoten też korzystnie wpływa, i imbir na przykład, i jabłko będzie źródłem błonnika. Na obiad można zjeść na przykład rybę, bo będzie źródłem kwasów omega-3. Na przykład w sosie pomidorowym, bo w sosach pomidorowych jest taki składnik likopen i on działa przeciwzapalnie. I na przykład tego kasza i surówka z kapusty kiszonej, więc to już będzie taka bomba dla układu odpornościowego. I na kolację na przykład możemy zjeść jakąś zupę rozgrzewającą, też właśnie z curry. Może być albo ugotowana na mięsie, albo najlepiej warzywna, żeby wtedy też była, czy z roślinami strączkowymi, bo to też korzystnie wpłynie. Więc no tak ja zalecam, że po prostu w każdym posiłku w niewielkich ilościach po prostu te składniki, które działają korzystnie na układ odpornościowy, żeby były. Dostali właśnie Państwo, ja również dostałem cały przykładowy dzień od Pani dietetyk. Przypominamy, że jeżeli chodzi o suplementację, to najlepiej oczywiście udać się do specjalisty, zanim zacznie się ją przyjmować. I życzę zarówno sobie, Państwu, jak i Pani zdrowia, żeby żadne przeziębienie nas nie dotarło. Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Dziękuję. I do zobaczenia z Państwem w kolejnych odcinkach programu Twoje Zdrowie.